Cześć wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym vlogu i dzisiaj mam dla Was kolejny film z serii Co jem przez cały dzień jako weganka na Hawajach, bo dalej jestem na Hawajach. Akurat mamy sobotni poranek i jak widzicie jest okropna pogoda, to jest najgorsza pogoda jaką tylko możemy mieć. Od dwóch dni non-stop pada, wszystko dookoła jest wilgotne, ale plusem życia na Hawajach jest to, że nawet jeżeli pada, to i tak jest ciepło, więc dalej mogę chodzić w koszulce z krótkim rękawem i raczej temperatura nie spada poniżej 20 stopni, no minimalnie 18 w nocy. Także dzisiaj pokażę Wam, co jem w taki sobotni dzień. Będziemy też jechać do miasta, także w końcu nie będę pokazywać tylko tego, co jest na farmie, ale też pojedziemy chyba na bardzo dobre wegańskie lody. Na razie zaczynam dzień od szklanki wody, tak jak zawsze lubię to robić i zaraz zacznę robić jakieś śniadanie. I chciałam Wam jeszcze podziękować za wszystkie komentarze, które zostawialiście nie tyle pod poprzednim filmem, bo YouTube wyłączył komentarze na moim kanale, więc nie da się zostawiać, ale za komentarze na Instagramie, bo widziałam, że duża część z Was zamiast pisać komentarze na YouTubie przeszła na mojego Instagrama i tam piszecie komentarze i tam mogę Wam odpowiadać. Ale czuję, że mam z Wami taki kontakt, że Wy jesteście tam, po drugiej stronie aparatu, a nie po prostu gadam sobie do kamery i staram się odpowiadać na jak najwięcej z nich. Na Instagramie nazywam się Marysia Krasowska, więc zaobserwujcie właśnie to konto. A teraz przejdźmy już do śniadania, także chodźcie ze mną. Mam nadzieję, że mnie deszcz nie zagłuszy, bo ten deszcz potrafi być tak głośny, że nawet zagłusza ludzi, którzy mówią obok mnie i ja ich nie słyszę. Ale teraz właśnie idę do mojego pudełka. W ogóle jestem pierwszą osobą dzisiaj w kuchni. Nie wiem, co się stało, że rano wstałam jako pierwsza, ale to dobrze. Tutaj mam jeszcze kilka bananów, ale generalnie kończy mi się jedzenie bez sobota, a w niedzielę robimy zakupy, więc wezmę to, co mam i coś wykombinujemy z tego. Jeden z komentarzy na Instagramie dotyczył tego, co jest w moim pudełku, także pokażę Wam, co mniej więcej tutaj mam. Trochę takich hawajskich bananów i one są takie bardzo malutkie, mają zupełnie inny smak niż te w Polsce, ja je lubię dużo bardziej. Tutaj mam surowy syrop z agawy, bo wszystko, co mamy na farmie, musi być surowe albo prawie surowe, bo czasem takie lekkie nagięcia od zasady są. Tutaj w ogóle mam leki, bo jak ostatnio oglądaliście mój film, to tam pokazywałam, co jem, jak jestem chora. I właśnie musiałam iść do lekarza i iść po leki. W ogóle patrzcie, jak tu leki wyglądają. Oni pokazują Wam, kiedy macie te leki brać. Na każdym leku jest identyczna ulotka, jakby pokazują Wam, ile macie wziąć tabletek rano, w środku dnia, wieczorem i w nocy. Tutaj macie wszystko rozpisane, jak macie to brać, więc nie musicie odczytywać szalonego pisma lekarza, tylko wszystko od razu jest. I dostajecie dokładnie taką ilość tabletek, jaką przepisał Wam lekarz. Nigdy nie macie tego za dużo, więc tam mi chyba jeszcze dwie tabletki zostały. Tak to wygląda. Wszystko dostajecie z jeszcze taką wielką ulotką w takich specjalnych torebkach, normalnie jak w jakimś McDonaldzie czy coś, że dostajecie wszystko w torebkach, to tutaj też. I wszystko w aptece przygotowują Wam na miejscu, więc nie możecie tak od razu pójść, tylko musicie poczekać tak 30 minut, aż przygotują Wasze leki. Zresztą jak śledzicie mnie na Instagramie, to pokazywałam Wam całe doświadczenie u lekarza i w aptece, także no jest to coś bardzo ciekawego. Ale przejdźmy do jedzenia, więc tu mam jeszcze trochę takich surowych batonów. To są Lara Bars, czyli takie amerykańskie surowe batony i ich mam trochę. No nie wiem, czy wszystkie są dokładnie surowe, ale są wegańskie i zdrowe, tak ogólnie rzecz biorąc. I jeszcze mam trochę batonów z Polski, z Mixit, bo to są moje ulubione batony na świecie, więc oczywiście też musiałam je wziąć. Tutaj mam jeszcze trochę jakichś chrupiących owoców z Mixit, to pewnie na jakąś wycieczkę wezmę. Tu mi jeszcze zostało właśnie trochę orzeszków od Mixit. Tutaj mam masło orzechowe, znaczy masło z nerkowców. Tutaj mam kakao nibs, to są takie granulki kakao, w ten sposób to wygląda. I to nie jest czekolada, tylko właśnie pokruszona taka pestka kakao i ja to uwielbiam i wszyscy to tutaj uwielbiają. Tutaj mam jeszcze trochę orzechów włoskich. Mam nori, ponieważ w nori często zawijamy sobie jakieś jedzenie i
To dodaje takiego fajnego smaczku. Mam jeszcze jedno kakao, tutaj jest drugie kakao, generalnie zużywam bardzo dużo kakao. Tutaj mam nasiona chia, które często dodaję do owsianek. Mam płatki owsiane, z których codziennie robię owsianki, oprócz dzisiaj, bo wczoraj byłam tak śpiąca, że mi się wieczorem nie chciało, a owsiankę trzeba zrobić tutaj wieczorem, żeby rano była dobra. Tutaj są nieaktywne płatki drożdżowe i nimi często posypuję jakieś sałatki albo robię sosy czy coś takiego, bo one mają taki serowy smak. W ogóle zaczyna padać deszcz znowu, także jeżeli mnie nie słyszycie, to przez deszcz. Tutaj mam jeszcze trochę migdałów, orzechów, makadamia. To są moje ulubione orzechy na świecie i akurat rosną na Hawajach, także wszystkie są lokalne. I mam jeszcze trochę przyprawy pumpkin spice. Także teraz muszę wymyślić, co z tego zrobić do jedzenia. Ja wiem, że będę się powtarzać i że to nie będzie oryginalne, ale znowu zjem to samo, co w zasadzie chyba w każdym vlogu i prawie każdego dnia. I będą to banany z kakao, z cynamonem i dzisiaj chyba zamiast tahini dodam sobie masło z orzechów nerkowca, bo to też jest pyszna kombinacja. Bo akurat mamy te moje ulubione banany, to jest odmiana Apple Bananas i ja je tak bardzo kocham, że po prostu muszę je zjeść i też nie mam za bardzo innych opcji, także znowu będziemy jeść banany z kakao. No cóż, nie, przez przypadek nazwaliśmy je na farmie Best Dish Ever, czyli najlepsze danie świata. I tutaj na farmie jest taka zasada, że nie dotykamy banana, kiedy go obieramy, bo jest tutaj taka jedna choroba, która może być przenoszona przez szczury i ślimaki, więc jeżeli jakiś szczur był na tym bananie albo ślimak, no to już jest jakieś ryzyko. Mimo, że my to wszystko bardzo dokładnie myjemy, ale na wszelki wypadek właśnie staramy się nie dotykać bananów, jeśli nie trzeba, więc... Tak dziwnie je trochę obieram, ale właśnie robię to w taki sposób, żeby nie dotknąć żadnego banana. Z uwagi na to, że jesteśmy na farmie, to zawsze przydaje się kompost. Także wszystkie te bananowe obierki, skórki teraz wyrzucę do wiaderka z kompostem. Gotowe. Teraz jeszcze posypię to wszystko cynamonem, dodam trochę kakao, trochę dużo, bo lubię kakao, i to wszystko poleję moim ukochanym masłem z orzechów nerkowca. No, masło. Halo. Nie wygląda to najpiękniej, ale uwierzcie, że jest przepyszne. A zresztą nawet nie musicie mi wierzyć, po prostu zróbcie i spróbujcie, bo warto. Masło z orzechów nerkowca. Niebo w gębiach. A wiecie co? Zaszaleję i posypię to wszystko jeszcze odrobiną moich ukochanych kakao nipsów. Param, pam, pam, pam. I śniadanko gotowe. Teraz sobie tutaj siądę i zjem. I przy okazji zadzwonię do mamy, bo w soboty staram się zawsze zadzwonić do rodziny. Dzwonię do nich częściej niż raz w tygodniu, ale problem jest taki, że na Hawajach jest 12 godzin wcześniej niż w Polsce. Czyli jak w Polsce jest 7 rano, u nas jest teraz 8:31. Także jeżeli u mnie jest 8:31 rano, to u nich jest 8:31 wieczorem. Także jeżeli chcę do kogoś zadzwonić w Polsce, to muszę to zrobić albo wcześnie rano, kiedy w Polsce jest późny wieczór, albo muszę to zrobić późnym wieczorem, kiedy w Polsce jest rano. Także nie jest to takie łatwe i sobota jest najlepszym dniem, żeby to zrobić, bo wtedy mam dużo czasu. Także będę sobie jeść. O Boże, jakie to jest dobre. I właśnie spróbuję się dodzwonić do rodziny. Teraz mamy godzinę mniej więcej 10:30 czy coś koło tego, nie patrzyłam dokładnie na zegarek, ale właśnie sobie zrobiliśmy herbatę, bo dzisiaj jest dosyć zimny dzień, jest jakieś 20 stopni, jak na Hawaje to jest zimny dzień, także zrobiliśmy sobie ciepłą herbatkę. To akurat jest herbata owocowa, ponieważ ja najbardziej lubię herbaty owocowe i tutaj pływają jakieś kawałki jabłek, jest coś różowego, dokładnie nie wiem co w niej jest, ale bardzo ładnie pachnie, tak trochę malinowo. Trochę kwiatowo i trochę jabłkowo. Teraz jest 12 i właśnie przyszłam do kuchni, żeby zrobić sobie coś na lunch, więc zajrzyjmy do szafek i zobaczmy, co w ogóle mamy do jedzenia. Tutaj jest jedna szafka z jedzeniem, ale widzę, że jest prawie pusta, więc zajrzyjmy dalej. I mam ochotę na takie danie, które ostatnio jem cały czas. Ono jest w ogóle z mojej książki z przepisami, zwariowane przepisy. I potrzebna jest do tego jedna papaja, także szukam jakiejś w miarę dojrzałej papai. No nie, wszystkie są akurat takie niedojrzałe, chyba że jakaś mała. Ta powinna być dobra, bo jest już w miarę miękka. I też z papają jest tak, że jak ją powąchacie,
powinna pachnieć jak papaja. I ta pachnie jak papaja, więc mam nadzieję, że będzie dobra. W ogóle wcześniej piłam herbatę, dlatego że stwierdziliśmy, że jest zimno, a teraz będę sobie robić lody, ale tak jest właśnie na Hawajach, jak jest zimno, że to nie jest ani ciepło, ani zimno i w zasadzie można i pić herbatę i jeść lody. Tutaj mam moją papaję i przekrajam ją na pół, mając ogromną nadzieję, że będzie dobra w środku. Uwaga, uwaga. O, tak, już wiem, że to jest dobra papaja, bo ma ładny kolor. I teraz te pestki trzeba wyrzucić, także je sobie wyskrobię łyżką i wyrzucę do kosza, a raczej do naszego kompostu. Tak wygląda teraz moja papaja i tutaj mam jeszcze płatki migdałowe, którymi posypię całą moją kreację. I teraz do środka tej papai będę dodawać lody z bananów. Tutaj mamy taką specjalną maszynę do robienia lodów z bananów. Tutaj mam już zamrożone banany, zawsze mam dużo mrożonych bananów, bo bardzo często ich używam. I te banany przepuszcza się przez tą maszynę i wychodzą lody. Tak wygląda efekt końcowy, tylko jeszcze muszę to wszystko posypać migdałami. Mieć nadzieję, że nie pospadają. I proszę Państwa, mamy gotowe danie. Więc tutaj mam moje jedzenie i zaraz sobie zjem, a później będziemy jechać do Hilo, więc to jest ostatnia rzecz, jaką będę dzisiaj jadła na farmie. W oryginalnym przepisie na górze były orzechy brazylijskie, takie pokruszone, ale tutaj jakoś nie mogłam dostać brazylijskich, więc po prostu dałam migdały. I też jest pyszne. Jak słyszycie, znowu pada, więc zostaliśmy zmuszeni, żeby siedzieć tutaj w środku, dlatego sobie trochę poćwiczę, bo dzisiaj właśnie mamy taki wolny dzień i mogę się porozciągać, a zazwyczaj jak pracujemy 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, to później już nie mam za bardzo siły, żeby cokolwiek poćwiczyć, więc dzisiaj wykorzystam okazję i sobie poćwiczę. Wysiedliśmy, więc pokażę Wam, gdzie teraz idziemy. Tak wygląda ta kafejka. Wchodzimy do środka i zobaczymy, co tu można zamówić, bo jeszcze nigdy tu nie byłam, ale podobno mają bardzo dużo wegańskich opcji, a może nawet wszystkie wegańskie. Właśnie przyszłam do łazienki i popatrzcie, co tutaj wisi nad toaletą. Macie rozpisane wszystkie rodzaje awokado, jakie rosną na tej wyspie. Natomiast przed wejściem do toalety jest taki znak. Forever, just please wash your hands. Hawaje. Właśnie przyszło nasze jedzenie i zamówiliśmy sobie razem z Andy i się dzielimy. To są jackfruit nachos, które są wegańskie i tam jeszcze inni ludzie mają inne różne pyszne rzeczy. Mamy tutaj trochę cebuli, awokado, sos mango. Mam już brudne palce, bo to czarny jest. Tutaj jest ten jackfruit, który tak jakby trochę imituje mięso, smakuje bardzo podobnie. I generalnie jest to przewodnie. I tutaj mamy jeszcze rosomaki na górze. Thank you.
sklepu, żeby kupić gumę do włosów dla Andiego, bo będę mu robić całą głowę koczyków. I przy okazji zobaczyliśmy japonki, jakoś tak się skończyło, że się wszyscy pozamienialiśmy butami. What we doing? I think I have the best feet. I have the best. No! You're wrong, I have the best feet. Tak wygląda ten sklep, nazywa się Long's Drugs i tutaj można kupić generalnie wszystko od leków i różnych kosmetyków po nawet jakieś jedzenie. Pogoda dalej jest beznadziejna, ale chodzimy sobie po mieście i właśnie muszę wyjąć kurtkę przeciwdeszczową. Oh my god, Andy. I właśnie tą przeuroczą uliczką przyszliśmy sobie na lody. Lody, które nazywają się Nikoko i są 100% wegańskie. Popatrzcie, jak to przesłodko wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku pomagałam przyjaciółce sprzedawać te lody i ona właśnie teraz tutaj sprzedaje w tym sklepie. Teraz bardzo ważne pytanie brzmi, jakie smaki wybrać, bo jest to tak dużo i wszystkie są takie pyszne, że ja nigdy nie wiem, ale na pewno wezmę jakiegoś rożka, bo oni tutaj robią swoje własne rożki na miejscu. Tak się prezentują moje lody. Wzięłam sobie czekoladowe z pomarańczu, które są na samym dole, miętę z sage, nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, i z czekoladą, i jeszcze dulce de leche z daktylami na samej górze. I to są zdecydowanie najlepsze lody na świecie, nie żartuję. One są najlepsze na świecie. Ze wszystkich miejsc, w jakich byłam, nigdy nie jadłam tak dobrych lodów. Właśnie teraz jedziemy z chłopakami do Targetu, także to jest jeden z moich ulubionych sklepów w Stanach i będziemy oglądać różne rzeczy. Hi there! Hi! Where am I going? Left. Jesteśmy w Targecie i na razie poszłam na sekcję z ubraniami. Generalnie nic nie powala, ale zobaczcie, co znalazłam. Ogólnie jest tu bardzo dużo rzeczy, które są kolorowe, ale to jest najbardziej kolorowe ze wszystkiego. I to jest sukienka z kolekcji Jojo Siwa. Szkoda, że u nas w Polsce tego nie ma, bo te rzeczy są naprawdę fajne. A tak z rzeczy, których zazdroszczę Amerykanom, lody Ben & Jerry's, które kocham w milionie smaków i nawet mają wegańskie opcje, tylko akurat teraz nie wiem gdzie, ale jest ich dużo. Wszystkie batony Larabar, które po prostu ubóstwiam, a zwłaszcza te. Te są po prostu najlepsze, na równi z tymi z Mixi. Kocham je tak samo mocno. I z okazji premiery nowego sezonu Gry o Tron, nawet jest Oreo z Gry o Tron. I z uwagi na to, że jesteśmy na Hawajach, jest tu dużo strojów kąpielowych, nawet w zimie czy na wiosnę. I oni mają dużo takich strojów z długimi rękawami, że jak się idzie surfować albo długo się siedzi na słońcu, to się człowiek nie spali. Te akurat są dla dzieci, ale dla dorosłych też mają właśnie takie koszulki. Teraz chodźmy do kasy. Moje dzisiejsze zakupy to Larabars. Jedne są Cherry Pie, a drugie Peanut Butter Chocolate Chip. I zazwyczaj koło każdego Targetu, przynajmniej tak zaobserwowałam, jest też Starbucks. I w hawajskim Starbucksie mają takie wtórki, które są ananasowe. Więc teraz wychodzę z Targetu i jeszcze będziemy szli do jednej restauracji, także zobaczycie pyszne jedzenie. Znowu się rozpadało i wieje, także właśnie pada mi na aparat i to chyba niedobrze. Tutaj jest nasza restauracja, która nazywa się Tinas i będziemy zaraz jeść. I to jest restauracja tajska, więc mamy tutaj bardzo dużo pysznych tajskich dań. Jeszcze nie wiem, co wezmę, bo jestem dosyć pełna po tych lodach, ale zaraz sobie coś wybiorę i najwyżej coś wezmę też na wynos. To jest. To jest. To jest. What else can you say in Polish? Bonjour. I can say Pasha. In James. Jedzenie, that's food. Jem jedzenie.
jem jedzenie. Więc właśnie przyszło nasze jedzenie i tutaj mamy warzywa z ryżem i z sosem z orzeszków ziemnych. I tutaj jeszcze mamy zupę, która pachnie cytryną i kokosem i będziemy ją dzielić wszyscy razem. I to jest taka właśnie zupa kokosowa z różnymi warzywami. Tutaj jeszcze przyszło jakieś curry, więc będziemy się tym wszystkim dzielić. Będziemy mieć wielką kolację. W tajskiej kuchni fajne jest to, że zawsze przynoszą wam takie małe miseczki, dodatkowe talerze, bo założenie jest takie, że wszyscy się będą wszystkim dzielić, więc od razu macie jak się podzielić, nie musicie prosić o dodatkowe żadne miski, ani sztućca, ani nic takiego, bo i tak wszyscy wszystko dostają, także to jest super. I jeszcze taka ciekawostka o amerykańskich restauracjach. Tutaj zawsze dostajecie wodę za darmo, więc jak widzicie, wszyscy dostaliśmy wodę tak od razu i po prostu. Właśnie wyszliśmy z restauracji, wróciliśmy tutaj pod lodziarnię, bo stąd będziemy jechać do domu, czyli na farmę. I tak się zakończył nasz jedzeniowy dzień. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę i zostawiajcie komentarze pod moim najnowszym zdjęciem na Instagramie, ponieważ niestety na YouTubie nie ma komentarzy, dlatego wpadajcie na Instagrama i tam będę odpowiadać na wasze komentarze. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. To ten czerwony przycisk na dole, jeżeli nie wiecie. I widzimy się następnym razem. Pa!